Przed obejrzeniem filmu zasubskrybuj i zostaw komentarz, gdyż jeden widz ma szansę wygrać Shadow Daggery Leśnej DDP. Skok bez dźwięku spadania. Jesteśmy na dropie, nie chcemy, żeby nasz przeciwnik usłyszał, jak spadamy. Wystarczy, że strzelimy i już nas nie słychać. Teraz zobaczcie perspektywę przeciwnika. Resmoke po smoku rywala. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że wchodzimy do okna, a tu dostajemy smoka. Mamy smoka, możemy rzucić sobie zaraz po ich smoku swojego one way smoka na przykład. I teraz czekamy, aż spadnie ich smoke. Jeżeli to się stanie, będziemy przez jakieś 2-3 sekundy widzieli przeciwników, a oni nas nie będą widzieć. Oto taki mały trik. Jak to wygląda? Rzucam sobie smoka do okna. Wiem, że ten smog jest dobry i zasłania mi wszystko, mogę sobie na spokojnie wyjść na mida. No i teraz w ferworze walki możemy nie zauważyć takiego czegoś, że oni dorzucili sobie jeszcze z jednego swojego smoka. No i teraz na spokojnie zajmuję sobie dół mida, bo wiem, że mój smog nie ma luki. A tutaj przez chwilę zdziwienie, bang. Ale nie polecam rzucać samych one-way smoków, gdyż możecie dostać łatwo skana, przynajmniej na wyższych rangach. Lepiej poczekajcie, aż oni rzucą smoka, wtedy rzucicie dopiero swojego. Fejkowy smok. Pewno wiele razy mieliście tak, że zajęliście sobie jakąś pozycję. Wiedzieliście, że za rogiem jest rywal, tak jak na przykład tutaj, ale nie chce wyjść. Słuchajcie, rzućcie sobie smoka, on będzie myślał, że ha, rzucili smoka, więc pewno odgrodzili mnie. A tutaj ty stoisz przed smokiem i zabijesz kolesia. Baitowanie na strzał. Jest to bardzo proste. Wasz kolega biegnie, baituje AWP, żeby strzeliła i wy wychylacie zaraz i zabijacie ją. Wychodzi to prawie za każdym razem, używa tego wielu pro playerów. Jeżeli ten materiał Ci się spodoba, zostaw łapkę. Powiedzmy, że 15 000 łapek w górę to kolejny materiał tego typu. Trzymajcie się, cześć!